I ja, prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie życia bez psa. Trudno mi sobie to wyobrazić. Pies jest, jak to się mówi, największym przyjacielem człowieka. Pies to jest radość, kiedy przyjeżdżam z teatru, który się na mnie rzuca i ogromnie się cieszy i najbardziej mnie kocha ze wszystkiego na świecie. Pies to też jest właśnie dla młodych ludzi uczenie obowiązku, uczenie odpowiedzialności. Dziecko, które ma swojego psa, uczy się bardzo wielu rzeczy, a jednocześnie też jest chyba szczęśliwsze. Po prostu, bo pies to jest taki przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. Wszystkich miłośników psów zapraszam na Warszawski Dzień Zwierząt 21 maja. Organizuje schronisko na Paluchu. Artur Warciś.